Witam, szukamy problemu, dlaczego auto mi wczoraj nie odpaliło. O, dokładnie dzieje się to, zapłon i nic się nie dzieje. Podejrzany rozrusznik, bo akumulator jest, tudzież kostka stacyjki. Gdzieś na jakimś filmie zauważyłem patent, że można to zrobić na zasadzie zapłon. I tu nie działa, czyli musimy poszukiwać gdzie indziej, bo to by nam wykluczyło prawdopodobieństwo zepsutej stacyjki, samej kostki stacyjki. Skoro walenie nie pobudza, to trzeba poszukać tematu gdzie indziej. Oczywiście na obydwu kluczykach jest to samo. Stacyjka się poddała, w sensie nie pokazuje objawów reakcji na szturchanie. Natomiast próbowałem ręcznie zewrzeć tutaj plus z plusem, żeby bendik zaskoczył. Bardzo mizerna reakcja na ten, tak aby nie miał siły, i kabel masowy rokuje na to, że prawdopodobnie to on robił duże problemy. Zobaczymy, zaraz się pochwalę. No i pierwsza próba odpalenia po przeczyszczeniu styków. Czy to będzie to? Nie. No i finalnie okazało się, że rozrusznik się blokuje, w sensie nie kręci. Najprawdopodobniej cały ten syf blokował szczotki, dlatego nie startował. Jak go popukałem, to ruszał. No i zakładam go z powrotem do auta, bo temat wyszedł taki, że prawdopodobnie dzień wcześniej zlałem coś, jakieś nieszczelności sprawdzałem, polałem zmywaczem do hamulców. Takie błoto się tu zrobiło pod szczotkami, że go prawdopodobnie zakleiło szczotki. Po wyczyszczeniu na akumulatorze chodzi jak nowy, zaraz go skręcę, zobaczymy jak to działa. I tak, korzystając z okazji, górną śrubę z kanału jak najbardziej da się odkręcić. Tu mam przedłużkę, jedna długa, druga długa, trzecia długa. Tam redukcja na jakieś trochę mniejsze i tam jest to E14, tu się palcem chwyta, tam się kręci. Da jak najbardziej rady bez kombinowania z podnoszeniem, opuszczaniem niczego. No i testy ostateczne, zobaczymy co to dało, czyszczenie rozrusznika, bo tak było wcześniej, kostka stacyjki nie, pukanie rozrusznika tak, rozebranie rozrusznika, upierdzielone szczotki na maksa i na stole ten rozrusznik też nie kręcił, więc zobaczymy teraz. Ha, chodzi jak złoto. No i będzie żył, wystarczyło go wyczyścić, a prawdopodobnie sam sobie go po części może coś uszkodziłem, lejąc zmywaczem hamulcowym od góry, może coś wciekło do rozrusznika i tą papkę z szczotek zamieniło w taki klejk. Ja wam to zaraz pokażę na jakiejś dobitce. O, i to jest ten syf, który był przy szczotkach. Tak jak mówię, dzień wcześniej lałem zmywaczem hamulcowym. Pytanie, czy to się nie zamieniło w taką kleistą papkę. Przytrzymało szczotki i rozrusznik dziwnym trafem dwa dni później przestał kręcić, albo kręcił z przypadku. W tym momencie mam wyczyszczone, poskładane i działa jak nowy, znaczy kręci bez problemu.